Dzień dobry Państwu, Konrad Chmiała, zapraszam na serwis informacyjny. Miał być wielki wieczór, a był wielki blamasz. Polska przegrała w Porto z Portugalią 1-5 w meczu najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów. Dwie bramki zdobył Cristiano Ronaldo. Pierwsza połowa rozgrywana w strugach deszczu wyglądała bardzo dobrze w wykonaniu Polaków. Sytuacja obróciła się o 180 stopni po przerwie. Między 59 a 87 minutą podopieczni Roberto Martineza zdobyli aż 5 bramek. Polacy zagrali w Porto osłabieni. Największym nieobecnym nazwiskiem w zespole probierza był oczywiście kapitan Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony z powodu urazu pleców będzie pauzować około 10 dni. Podopiecznym Michała Probierza pozostała już tylko walka o uniknięcie degradacji z najwyższej dywizji. W sobotę biało-czerwoni wrócą do Warszawy, a dwa dni później podejmą na PGE Narodowym Szkocję. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych wyszedł na wolność. Sprawa dotyczy afery Collegium Humanum. Śledczy przedstawili włodarzowi Wrocławia m.in. zarzuty korupcyjne. Podobne zarzuty usłyszał również europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, ale tu obyło się bez spektakularnego zatrzymania przez służby. W sprawie prezydenta Wrocławia pojawiają się podejrzenia, że nie chodzi wcale o sprawiedliwość, ale o grę polityczną z wyborami prezydenckimi w tle. Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi wręczenie korzyści majątkowej. Trzy kolejne zarzuty dotyczą przestępstwa oszustwa. Według medialnych doniesień prezydent miał kupić dyplom MBA. Wszystko w celu uzyskiwania świadczeń za zasiadanie w radach nadzorczych, które tego wymagały. Polityk nie przyznaje się do winy i wrócił do pracy. Nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby przestać się zajmować miastem. Po to mnie wybrali mieszkańcy. I to jest sytuacja, która czasami się w życiu zdarza. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają inne zdanie i w tym celu złożyli do Rady Miasta uchwałę. Uchwała, która ma tak naprawdę jeden cel. Tym celem jest dymisja Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, przerwania tych lat złych rządów. Poza prezydentem Wrocławia zarzuty usłyszał także jego współpracownik Marian D. Zarzuty i wniosek o areszt skierowano wobec prorektora uczelni Michała J. i jego żony. Śledczy wysunęli zarzuty także wobec Karola Karskiego. Były europoseł Prawa i Sprawiedliwości nie przyznaje się do winy. Afera Collegium Humanum była głównym tematem programu Miłosz Kłeczek. Zaprasza. Jacek Sutryk jest politykiem zuchwałym i jeżeli pan redaktor się pyta o konsekwencje, to ja myślę, że taką konsekwencją powinno być to, że te spółki powinny pozwać o odszkodowanie Jacka Sutryka. On powinien oddać te wszystkie pieniądze, ponieważ w sposób niewłaściwy został tam umocowany ze względu na to, że nie posiadał tego dyplomu i myślę, że w toku postępowania to powinno zostać wyjaśnione. To po pierwsze. Po drugie, no mamy do czynienia również z polityczną odpowiedzialnością. No Jacek Sutryk wywodzi się z danego środowiska, ze środowiska Platformy Obywatelskiej. To właśnie to środowisko w 2019 roku, jego rekomendowało na stanowisko prezydenta Wrocławia. Na tej uczelni studiuje 20 tysięcy studentów. Nadal ci studenci studiują. Ale co z tego? Nikt tych dyplomów nie unieważnił en bloc. To też jest bardzo istotna sprawa. To znaczy prowadzone są różnego rodzaju postępowania. Działalność tej uczelni nie została zawieszona. Prokuratura będzie musiała udowodnić, że pan Jacek Sutryk tego nie zrobił. Ja nie wiem, jak przebiegały studia pana Jacka Sutryka. Czy był, czy go nie było, w jaki sposób płacił. Z pewnością, jeżeli były nieprawidłowości przy wydawaniu tego dyplomu, prokuratura to musi udowodnić. Ja nie chcę pana Jacka Sutryka bronić. Problem polega na tym, że jeszcze 20 tysięcy osób tam studiuje i albo trzeba coś z tym zrobić, unieważnić te dyplomy, albo zamknąć tą szkołę, albo nie tolerować takiej sytuacji. Aby zasiadać w radach nadzorczych, w różnych spółkach Skarbu Państwa, czy też w samorządowych spółkach, no trzeba mieć jakiś tytuł i ten tytuł MBA właśnie to pozwalał. Czyli tak naprawdę on był taką bardzo skróconą drogą do koryta. I to koryto łączy polityków. Więc my dzisiaj szukamy tutaj, a to pan Sutryk, a to ktoś inny, to był europoseł PiS-u i parafrazując takie powiedzenie polskie, że okazja czyni złodzieja, to my zamiast szukać tych złodziei jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, no oczywiście ich trzeba ukarać, zróbmy na przyszłość taką zmianę, że zlikwidujmy po prostu okazję. Zlikwidujmy te spółki, które są, jak chyba jesteśmy tutaj zgodni, w dużym stopniu dość fikcyjne, jak one się spotykają raz na miesiąc i zasiadający w nich członkowie biorą po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Jest to sytuacja zupełnie skandaliczna.
Sytuacja na scenie politycznej jest coraz bardziej dynamiczna. Według najnowszych sondaży na największe poparcie znowu może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Na podium z wysokim wynikiem uplasowała się Konfederacja. Gdyby wybory odbyły się dziś, obie partie mogłyby stworzyć sejmową większość. Według sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu Prawo i Sprawiedliwość popiera 34,3% wyborców. Na 2 punkty procentowe mniej może liczyć Koalicja Obywatelska. Trzecia Konfederacja notuje poparcie 13,5% badanych. Na spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej wpływ mogą mieć niespełnione obietnice, także te dla Powodzian. Media informują, że poza jednorazowym zasiłkiem do mieszkańców poszkodowanych przez żywioł nie docierają pieniądze konieczne do odbudowy domów czy mieszkań. Zrozpaczeni mieszkańcy skarżą się na brak informacji i apelują do rządu o pomoc. Przez jednego z kandydatów oznaczało będzie powołanie. Tymczasem Koalicja Obywatelska zajęta jest wyborem swojego kandydata na prezydenta. Politycy tego ugrupowania dokładnie za tydzień wybiorą między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Wyniki głosowania mamy poznać w sobotę, 23 listopada. Nie zabraknie nam determinacji. Coraz bliżej wyłonienie kandydata na prezydenta jest także Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poznamy go jeszcze w tym miesiącu. Wraca sprawa śmiertelnego wypadku na moście Łazienkowskim w Warszawie. Łukasz Rzet, po tym jak został sprowadzony do Polski, usłyszał zarzut spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna przyznał się do czynu, jednak odmówił składania wyjaśnień. Wczoraj Rzet został przetransportowany do Polski z Niemiec, gdzie uciekł po wypadku. Doszło na trasie Łazienkowskiej w nocy z 14 na 15 września. W wypadku ucierpiała 4-osobowa rodzina. Jedna osoba zginęła. Do wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w kierunku Saskiej Kępy doszło w niedzielę około godziny 1:30. W osobowym Fordzie na wysokości Torwaru z impetem wjechał rozpędzony biały Volkswagen. Autem podróżowała 4-osobowa rodzina, małżeństwo z 2 dzieci. Na miejscu zginął 37-letni mężczyzna. Podejrzani nie udzielili pomocy poszkodowanym. Samochodem kierował aresztowany w Niemczech Łukasz Rzet. Dziękujemy za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Miłego dnia i do zobaczenia.